Cześć Wam. Tytułem wstępu do bardzo ciekawego filmu, który nagrałem właśnie podczas konferencji, z której wracam. Jadąc tak się zastanowiłem. A zastanowiłem się nad jakby apelem do... Pomyślałem o takim apelu, żeby w dyskusji dotyczącej edukacji, dotyczącej ekologii, czy dotyczącej ichtiologii, bo to bardziej interesuje raczej wędkarzy, takiej edukacji, która miałaby pomóc w podniesieniu świadomości, ale też pomóc w tym, żeby było przede wszystkim więcej ryb, bo to jest najbardziej istotne, to żeby nie używać jednak takiej narracji, że coś jest obśmiewane, skoro nie wiecie w ogóle, co autor miał na myśli, albo w ogóle nie zapytaliście autora. Warto naprawdę zapytać, bo ja o żadnych odłowach tam nie wspominałem, a wspominałem o gospodarce, tak? O chowie, o hodowli, jak trzymamy rybki w stawie, albo inaczej powiem, jak trzymamy rybki w akwarium, to je trzymamy, czy je hodujemy? No hodujemy je. No to jest takie proste po prostu. I o tą i inną hodowlę mi chodziło. Zresztą, ale to jest wytłumaczone też podczas filmu, do którego zachęcam, podczas którego zostały fajne, ciekawe krótki, ale z ciekawą wartością, właśnie z doktorem Piotrem Kliwą. Bardzo ciekawej konferencji, którą Wam niezwykle polecam. Gdzieś tu podlinkuję konferencji, która się odbywa dotyczącej ochrony wód w Jaraczu, w Muzeum Młynarstwa Jaracz na Bełnie. Więc bardzo bliskie osoby, którym bliska jest Wełna, którym bliska jest Warta i którym bliska jest tam cała Zlewnia, żyją tam i widzą tę eutrofizację i widzą te przemiany i działają i tworzą nawet konferencje, żeby ta wiedza naukowa została właśnie przesiana w taki bardzo prosty sposób podana, żeby urzędnicy, żeby zarządcy, ludzie z Wód Polskich, z nadleśnictwa, naukowcy, rolnicy. Przepiękna prezentacja rolnika, który położył na łopatki chyba wszystkich naukowców. Niezwykły przedsiębiorca. Zachęcam do obejrzenia tych konferencji i do odwiedzenia strony, bo ja nawet sam nie wiedziałem, że jest na YouTubie i też podlinkuję. To są ważne informacje. Dlaczego o tym mówię i dlaczego mówię o tej narracji? Żeby ona była istotna, żeby ona była po prostu taka, nazwę to, edukacyjna. No bo na szali leżą faktycznie ryby, na szali leżą nasze jeziora. I są kolejne katastrofy i to nie jest tak, że ojery, no dobra, jest płacz, potem coś się znowu stanie, a zaraz może się oni zaraz może trochę minie, coś tam będzie, trochę po kościach się rozejdzie, coś tam idziemy dalej. Nie, nie. Tak będzie z większością naszych jezior, z większością naszych wód. Naprawdę, naprawdę. I to lato to pokaże, a już są niesamowite jakby zmiany, bo widać w mikroorganizmach, co się dzieje, więc każdy z ichtiologów czy sztabów naukowych, a one są prowadzone w Polsce w różnych miejscach, zachęcam, bo też sam będę prowadził jakby relacje z działań dotyczących naprawy jeziora. No zastanawiam się, jak to nazwać, no naprawy, no działań w każdym bądź razie dotyczących Drawska w Czaplinku, gdzie Sinica już opanowała drugi pod względem głębokości zbiornik w Polsce. I nie można się kąpać na plażach. I to jest toksyczne. I wasza wątroba dostanie tak po tyłku, że oby to się rozeszło po kościach właśnie. To są ważne tematy, naprawdę. I jeżeli chodzi o tego typu edukację, to wędkarze mogą bardzo dużo zmienić. Mówię wam szczerze, bardzo dużo mogą zmienić. Jeżeli youtuber i tak dalej będzie zwracał uwagę i zachęcał do działań, no to już się to przekłada na pole do popisu, tak?
do samoczynnych, samodzielnych działań związanych z ochroną, ze sprzątaniem, z budowaniem gniazd, z łowieniem wtedy, a nie wtedy, bo nam się wydaje, że nakręcimy film na gniazdach sandacza i tak dalej, tak dalej. I co tracimy? Tracimy setki tysięcy z jednego gniazda, około 700, a w skali jeziora czy pola danego gniazd to są nie wiem, czy nie miliardy, nierzadko, miliony na pewno, ewentualnego pługłowia, które jest najważniejszym w trofii, a najszybciej odławianym. Więc cała ta piramida troficzna się burzy, bo nie będzie podjadał ten zooplankton, fitoplankton, bo nie będzie, będzie bardzo dużo drobnej ryby, ten drapieżnik nie będzie regulował tej ryby, nie będzie filtratorów, będą dalej większe osady denne i tak dalej, i tak dalej. I teraz ktoś by powiedział, ktoś by mógł powiedzieć, no to nie moja sprawa. No pewno, że nie, no, ja tego nie uważam, ale rozumiem, że no okej, nie. My możemy dużo zrobić. Wędkarze mogą dużo zrobić. Mam no, przyszło, pierwsze, co mi przyszło na myśl. Na przykład koła wędkarskie. Jest ich mnóstwo, bo my oczekujemy teraz, obyśmy oczekiwali, że ichtiolodzy zaczną zarządzać zbiornikami. Oby. Ichtiolodzy przecież są wygwizdywani, rybacy są wsadzani do wora z jakimiś kłusownikami. No to kto ma zarządzać tymi jeziorami? O to chodzi. Ja uważam, że jest siła niesamowita w masie wędkarzy, w masie kół, które na przykład, jeżeli zdiagnozują zbiornik, większość wie, co pływa w jeziorach, zorganizują zawody na drobnej rybie. Niestety, niestety, z pełną odpowiedzialnością jako ratuj ryby, mówię to, nie wrzucą tej ryby z powrotem, wezmą ją, a przy okazji będą stosowali mniejszą ilość zanęt, no to naprawdę wygrywamy mnóstwo na tym zbiorniku. Nie zdajemy sobie sprawy nawet ile. Możemy pozbawić ten zbiornik zakwitu w danym sezonie. No to zróbmy to. Działajmy. Interpretujmy coś poprawnie, albo pytajmy się, co autor miał na myśli. Jakby trzymajmy tą samą misję. A narracja pod tytułem obśmiewanie i takie wiadomo, no internetowe, no jest tego już dużo moim zdaniem, mnóstwo. Wskazałbym tu jeszcze jakąś markę Gali, ale nie chcę jej nawet wymieniać. Mamy w świecie takie coś, jak mamy. Sami decydujemy o tym, w co klikamy i co lubimy. Jeżeli wartość, jeżeli wiedza, jeżeli edukacja, jeżeli ichtiolodzy, nauka, no nie będzie taka, jakby nazwę to, interesująca i ten zarząd, i nie będzie właśnie tej świadomości, że konieczny jest zarządca z wiedzą przygotowaną ichtiologiczną, no to co będzie z tymi zbiornikami? To kto będzie tym zarządzał? Na serio. Dużo można zmienić. Jeżeli chcecie jakieś zagadnienie, nie wiem, żebym na przykład spytał kogoś, odpowiedział na pytania dotyczące zarządzania albo dotyczące jakiegoś, nie wiem, konkretnego przykładu, mogę też pytać różnych doktorów, naukowców, mogę doszukać się, czy były badania robione na ten temat, czy inne. I w sposób naukowy coś omówić, co na przykład będzie przykładem, albo będzie procentowało, bo ktoś z tego skorzysta. Bo jakiś inny zbiornik zastosuje to. To jest ryzykowne stwierdzenie, uwaga. Bo zaraz ktoś będzie chwytał za słówka. Nie ma dwóch takich samych zbiorników, ale pewne sprawy dotyczące nawet sposobu zarządzania, a już dużym wspólnym mianownikiem jest właśnie brak tego drapieżnika,
na którego się wszyscy napalamy. Teraz w dobie live'a to jest generalnie ryba bez problemu do wyciągnięcia i do złowienia. I ktoś powyżej ją wypuszcza, więc nie ma problemu. Na badania mówią, że jednak grubo ponad chyba 60% szczupaków nie przeżyła, ponad 80 cm, które miały wypuszczenia. Wiadomo, zależy od temperatury i tak dalej. Od tego, na jakim jeziorze jesteśmy. Ale są takie przykłady. Chodzi o tą wiedzę właśnie. Bo wędkarze swoją pasją łowienia ryb mogą naprawdę zmienić najszybciej najwięcej w jeziorach. Jeżeli zrozumiemy wszyscy, albo będziemy chcieli zrozumieć podstawy funkcjonowania tego jeziora, no i będziemy wspólnie omawiać jakieś tematy, które naprawdę mogą być w konsekwencji przekładane na czyn. Bo to, żeby sobie gadać dla samego gadania, to ja dlatego nie kręcę materiałów, tylko wolę działać, a potem nie mam czasu na takie rzeczy. Ale jeżeli będzie za tym szło jakieś działanie i na przykład w związku z tymi zawodami, bo to jest dobry pomysł, tak myślę sobie teraz, to możemy naprawdę w jeden sezon naprawić mnóstwo zbiorników, które za 10 lat mogłyby umrzeć. Jak dzierżno. Nie mając takiej zlewni jak dzierżno. I to nie są jakieś prorocze czary mary. Na serio. Więc jeżeli faktycznie, jak ja to często słyszę, kocham swoją pasję, ja zawsze tak pytam potem kumpli oczywiście, nie na forum takim głównym, a czasami może chlapnę. No to czym jest dla ciebie miłość w takim razie? Czy nie pomagałbyś swojej miłości, albo kopałbyś ją i tak dalej, i tak dalej, i może śmiecił, i może nie czyścił, i może nie szanował naturalnych tareł na przykład, i tak dalej, które mają na serio mnóstwo, potężne znaczenie. Jak się przesunie te 2 tygodnie tarło sandacza i wyruszymy, i będziemy mieli ubaw, że ciągniemy jeden za drugim 40 czy 50 czarnego i będziemy go wypuszczać, i będziemy dalej tam siedzieć, to właśnie postawiamy po części lekki, ani rzadko ciężki krzyżyk na tym jeziorze. To chcemy, żeby tych ryb było więcej, czy nie chcemy? Na serio. To każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Każdy z nas, bo to jest trudne. I ja o tym wiem. Bo ja tak miałem. No. Ale te zawody to jest dobry temat. Dobra, bo ja się rozgaduję. Zapraszam na film i zapraszam na filmy wcześniejsze dotyczące dzierżna. Celowo tam nie ma jakby wniosków dla samych wniosków, bo tam jest dużo informacji, które każdy sobie wyciągnie sam, bo są omawiane poszczególne czynniki, które decydują o tym, jak zbiornik dany może funkcjonować i co jest, jakie są konsekwencje braku takiego funkcjonowania. Tracę głos, bo od rana na konferencji jadę do domu. Sorry za jakość, ale teraz to nagrywam, bo jak dojadę, to już będzie późno bardzo. Pozdrawiam i zapraszam na film. I bądźmy normalni i nie bawmy się w jakieś, nie wiem, osobowe. Ja mam tyle hejtu dotyczącego dzierżna, tyle muszę usuwać hejtu. To jest właśnie, to jest skala niesamowita właśnie, o to chodzi. Ja jestem załamany. Nie jestem załamany hejtem, bo tam usuwam to oczywiście. Bo dzieciaki czytają mój kanał. Nie lubię mowy nienawiści. Nie lubię mowy nienawiści. Każdy, kto szerzy mowę nienawiści, jest mową nienawiści. Po prostu. To jest bez sensu. Więc tyle hejtu, co tam otrzymałem no właśnie na czym? Że argument za argumentem został omawiany jakby z naukowcem, albo ktoś nie zrozumiał, no bo na przykład, nie wiem, bo Marek Szymański tam jakąś kwestię podniósł, to wiecie jak to działa? To wiara ślepo po prostu potem, tak, jak ktoś się odezwał, to zajechać. No chyba tak to działa. Bez merytoryki, bez pytań,
bez wgłębienia się w ogóle w zakres tego tematu, bez zrozumienia. I to jest przerażające. Bo ja myślałem, że te działania na przykład moje, to odniosą jakiś skutek też na skalę, w sensie takim, że ktoś inny zacznie tak samo działać. Że ktoś zrozumie, że to jest potrzebne. Że to jest po części, po pierwsze nasza odpowiedzialność za organizmy na szczeblu. Po drugie, taka odpowiedzialność też trochę nawet nie wiem, materialna. Że ktoś chce mieć więcej tego, to ja ułożę, bo jak rolnik zasieje, to wtedy wyciągnie. A jak nie zasieje, to co on tam będzie, którą kukurydzę będzie dalej tam. No tak prosty sposób, tak próbuję wytłumaczyć to w jakiś sposób. Ale tak uważam. I to jest przerażające, że jest takie niezrozumienie takich podstaw. To ja jestem załamany. To ja nie wiem, czy nie zacząć kręcić takich programów, co to jest oko, co to jest dafnia, jakie funkcje pełni. Zresztą są te filmy, nie z okiem, ale z dafnią, z doktorem Hessa. Jest górny wymiar i widełki wymiarowe, czy są ok, czy nie. Ja nie wiem, co jest dobre. Dobre jest dobre rozwiązanie, ale jedno rozwiązanie nie jest dobre dla wszystkich. Więc na pewno dobra jest nauka, dobra jest edukacja, dobre jest działanie, bo wszyscy gadamy. Jak jest tragedia najwięcej i nic się z tym nie dzieje i nikt nic nie robi. I ze mnie wędkarze się śmieją, że kilka tysięcy osób są zawarte, bo bez sensu. Niesamowite to jest. To jest niesamowite. No. Duża ilość tego jest w sensie takim, nie? Że to tak, byśmy byli trochę odpowiedzialni za, nie wiem, właśnie za kurnik, a nie chodzili tam karmić tych kur. No nie wiem, jak to nazwać. Albo otwierać im klatek, czy w ogóle wypuszczać, czy... Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie. Ale dobra, bo tu już widzę, że lampa zgasła. Więc pozdrawiam was i zapraszam na film. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.